Proszę, ej, jak ja mam stąd wyjechać? Jazda zgodnie z przepisami, ludzie. Będę musiał jakoś wycofać. Ej, wyjeżdżamy powoli. Ludziska, wyjeżdżamy powoli. Jedziemy... wiecie, gdzie jedziemy? Jedziemy do zamku na plaży, dobra? Ja będę jechał pierwszy. Znaczy, może ktoś prowadzić, obojętnie kto tam chce. Tylko zgodnie z przepisami, ok? Patrzymy na znaki. Patrzymy na skrzyżowania. Bardzo fajnie, że już wyjeżdżacie powoli. Powoli, powoli wyjeżdżacie, tak. O, ale fajny Golfik. Wow. Tutaj Subaru BRZ. Ferrari FXXK, tak? Na pewno najczęściej spotykany samochód na drodze. Dobra, cofamy. Teraz to można, wiecie, praktycznie w pełni to odwzorować, nie? Będę mógł normalnie sobie gaz dozować. Teraz wyjedźcie z przodu. W sumie mi to obojętne. Zajebista jest też to BMW, co ja mam. To jest BMW GTR. Muszę sobie jeszcze normalny klakson tutaj dać. Ale super. Dobra, wezmę sobie kamerę z kokpitu. No patrzcie, tak jakbyśmy normalnie jechali. Jedźcie, jedźcie. No spokojnie. Kto będzie, kto jest pierwszy, niech prowadzi. Kto jest pierwszy w konwoju. Jedziemy zgodnie z przepisami. Jedziemy do zamku na plaży. Kurde, ale korki. A chyba ktoś kogoś przepuszcza na skrzyżowaniu, nie wiem. Ej. Ruszymy w końcu? Dobra, chyba Mustang będzie prowadził. Aha, tam nawrotkę robimy, no dobra. Robimy tutaj nawrotkę. Ktoś się tu pojawił na środku drogi. Dobra, to zrobimy tu nawrotkę. Dobra, nawrotka zrobiona. Jedziemy. I tak, gdzie ja mam tutaj... okej. Właśnie, powinienem sobie w milach ustawić. Fuck. Muszę sobie ustawić w milach. Czekajcie, zjadę na bok. Znowu muszę sobie w milach ustawić. Bo mam w kilometrach na godzinę. Gdzie to było? Chyba tu. Matrix English. Okej. Cofamy i jedziemy. Już jadę, już was gonię tam. O, teraz to tak. Tutaj jest chyba 30 mil, nie? Jadę, jadę, spokojnie. Jest policja, kurde, zobaczcie. Trzeba uważać, żeby nie przekroczyć prędkości. Kurde, grubo. Ale pięknie to wygląda, zobaczcie. Wschód słońca, bo przed chwilą była noc, nie? Liście, jesień. Wyganiam Audi RS3 chyba. Goni mnie tam policja, muszę uważać. Zaraz za mną jest policaj. Tu się zatrzymali na poboczu. Spokojnie, jedźcie sobie. Proszę bardzo. Jakiś zlot. Jedziemy do zamku na plaży. Nie wiem, kto tam prowadzi ten konwój. Ale spoko to wygląda. To jest... jak to się nazywa? Goomba? Goomba? Jak to się nazywa? Tam jeżdżą te super samochody. Z jednego miejsca na drugie. Oh shit! Zderzenie, kurde. Mandacik proszę tam komuś wlepić. Mój spoiler chyba odleciał. Dobra, jak oni tam jadą? Nie wiem, ja jadę za Audicą. A spokojnie, mam tylko 24 na liczniku, tu chyba z 30 można jechać normalnie. Z 30 mil. Jadą po tych serpentynach, no dobra. Wow! Chyba niektórzy też na klawiaturze mogą grać, nie? To im ciężej jest utrzymać tę prędkość. Dobra, BMW mnie wyprzedziło. Może być. Korki się straszne robią. Ała! Ej, wyobraźcie, no ja... wyobraźcie sobie tak normalnie jechać. My faktycznie w życiu codziennym tak jeździmy powoli? Chyba nie.
chyba nie aż tak. Nie zauważyłem pewnie jakiegoś znaku tam był. Dwa niebezpieczne zakręty, pierwszy w lewo. Super to jest. Dobra, skrzyżowanie. Blokada drogowa! Damn! Nie, to są służby porządkowe chyba. I oni tutaj utrzymują nasz konwój w całości, nie? Tu chyba w prawo. Ludziki, uważajcie tam! O, zderzenie! Jesus! Audica, dawaj tutaj. Co ty, Audica? Fajne jest to BMW, kurde. Jakiego powera ma, że szok. My tu chyba za szybko... My tu chyba za szybko jedziemy. O, czekaj, jest jakiś znak. 30... 50, dobra! Poszedł. O, już koniec. Już mam 50. Wrzucę sobie trójeczkę, żeby... 50 mil na godzinę. No to tutaj się już trochę rozrzedziło. Tutaj jakiś mały znak. Kurde, jak oni... Ja się nie dziwię, że ci Anglicy to oni wszyscy w tych w okularach chodzą, jak takie małe znaki mają. Masakra. Ktoś mnie tu wyprzedził. Jest... Tam ludzie pod ostatnim odcinkiem pisali z tej jazdy, że jak się kogoś wyprzedza, to nie ma limitu prędkości. Co to się tu dzieje? Co to się tu dzieje? Ktoś mi w dupę wjechał! Ktoś we mnie wjechał! Spierdzielaj! Ej, no what the fuck? O kurde! Policja, na policję muszę dzwonić. Dobra, dawaj Bentley, jedziemy. Tu już nie ma limitu prędkości, musimy dogonić konwój. Kurde, może jednak stosujmy się do tych praw. Tutaj jakieś latające kurczaki, tam był znak. Tam biegające kurczaki są na drodze, czy was można tu spotkać? ...84, kurde! Za dużo. Tu mamy 40, oh shit. Przepraszam, zablokowałem, ktoś mi zajechał drogę. Dobra, 40 mil. Wiecie co, za każdym razem nas... Ej, czemu oni tu skręcają? Powinniśmy prosto jechać na ten zamek. Ale dobra, co ja tam wiem? Ja nie mam mapy nawet otworzonej. No dawaj, wciskaj się tutaj. Szkoda, że tutaj nie można, wiecie, światłami mrygać, nie? To by się przydało. Musimy chyba większy odstęp między sobą mieć, nie? Ja się tu za blisko trzymam. To są za duże prędkości. Ja będę jechał tak jak po prostu reszta. Jak mnie kiedyś tata uczył jeździć, to mówił: jeźdź tak jak wszyscy jeżdżą i będzie dobrze, nie będziesz rzucała mandatu. Jest policja z tyłu. Ej, co to tam z tyłu jedzie? Maserati policyjne? Wow. Tutaj jakiś zlot. Się zrobił. A chyba wolę tą z kokpitu, jest najlepsza. Do takich, tego typu zlotów. Ale to daje satysfakcję, takie dodawanie gazu, nie? Nawet jak się jeździ na kierownicy.
O ty! Tak mnie wyprzedzasz? Dobra. Nie wiedziałem, że on mnie wyprzedzał, nie spojrzałem w lusterko. Musiałbym na bok. BRZ-ka mnie wzięła. Ty, a bo oni jadą chyba do jakiegoś zamku. Mam nadzieję, że nie w mieście. Bo nie o ten chodziło. Chodziło o zamek przy plaży. Tu chyba jest 40 ograniczenie. Ktoś tam już dojrzał. Gdzieś. Powinna być nawigacja i na nawigacji powinniśmy mieć pokazane ile gdzie. Ja zjeżdżam na ten pas, to jest turbo rondo, to nie jest zwykłe rondo. Tutaj musisz wybrać... O, jest Lamborghini jakieś policyjne. Tutaj musisz wybrać pas, na który chcesz sobie skręcić. Aha, i teraz autostradą będziemy jechać tam. No dobra, może być i tak. Aha, bo chyba chcieli zahaczyć autostradę, żebyśmy mieli tutaj chociaż przez chwilę prędkość autostradową. To ile na autostradzie jest? 60 mil chyba, tak? Z tego co dobrze wiem, czy nie? Chyba 60 mil jest, no. Dobra, 60 mil. Kurde, nie widzę kto tam w lusterku. Musiałbym tutaj na kierownicy sobie jakoś dać, żeby się rozglądać w prawo czy w lewo. 60 mil chyba, tylko tam jest znak. No bez jaj! Tutaj Aventador policyjny. Wersja jeszcze SVT chyba? Nie SVT, jak on się nazywa? SV. Super Veloce, nie? 60 mil na godzinę, to jest prędkość autostradowa. 20 km na godzinę? Gdzie ten konwój pojechał? Chyba tutaj w lewo, nie? Chyba tak. Teraz skręcamy. No patrzcie jak się wcisnął na Krzysia, nie? Chyba Krzysiu jest, a ma na imię Krzysiu. Dobra, jak w prawdziwości, człowieku. Giveaway. Dobra, musimy tutaj ustąpić. A chyba nic nie jedzie, nie? A tutaj mamy ten. Mamy ochronę policyjną konwoju, także policja jest po naszej stronie. Haha! Pięknie. Trochę sobie popierdzimy. Kurde, pojeździłbym. Muszę kiedyś coś takiego zrobić. Jak będę miał bardziej dojrzałych widzów, starszych, to musimy coś takiego zrobić, że się spotkamy gdzieś, będziemy mieli fajne fury, nie? Tak myślę, że za 10 lat, jak będę miał fajne fury. I musimy gdzieś tak sobie pojeździć po Polsce. Taki wiecie, mega zlot zrobić, taki gumball po Polsce, czy coś takiego. Po prostu. O, wiem co zrobię. Sprzedam mój kokpit, ten tutaj wyścigowy, i kupię jakąś sportową furę. Tak. Nie no, pewnie na turbo sprężarkę by mi nawet nie starczyło. Tutaj się nie muszę przejmować. 40 km na mil na godzinę, człowieku, to tu można cisnąć ile się chce. O, patrzcie jak zajebiście ktoś zablokował. Super ziomek. Tu nie mamy limitu prędkości. Bo tam było odwołanie. Czyli chyba jak jest odwołanie to się jedzie 50, nie? A tu już jest 30, no brawo, kurde.
No patrzcie, ja tutaj nawet nie mogę trójki wbić. Jak w taksi, nie? W tym filmie. Jadę na autostradzie, w końcu będę mógł wrzucić trójkę. Czy dwójkę? Au! A, bo to skrzyżowanie, tak? Dobra, rozejrzyjmy się. Jest dobrze. Zajebiste to jest. Tak się wyjeżdża na skrzyżowaniach, nie? Każda BMW tak wyjeżdża. Dobra, będziemy wjeżdżać teraz na zamek. Już tutaj jest po prawej stronie, po lewej stronie. Będę musiał sobie zrobić tutaj na kierownicy coś takiego, że będę odwracał sobie właśnie widok w ten sposób. Bo da się to zrobić. Tylko muszę zobaczyć jak. Dobra. Będziemy tutaj sobie skręcać. Powoli, powoli, bo tu wąsko. No i gdzieś tam się ustawimy ładnie. Pięknie nam poszło, kurde. Kilka zwrotów akcji, kilka driftików. Poszło. Okej. Pięknie. Dobra, poczekamy chwilę, niech tam się wszyscy poustawiają. Ale ładnie ten Mustang wygląda. O! Kurde. Dobra, ja sobie wezmę kamerę zewnętrzną, żeby móc tutaj lepiej wycyrklować sobie. Dobra. Nie wiem jak się tutaj ustawić tak ładnie. Wszyscy na równo, tak? Ja nie mam jeszcze do przycisku do cofania, żeby patrzeć się do tyłu, a na padzie tego nie mogę za bardzo zrobić. License to skill. Gdzieś tam miał taką... Kurde, teraz wszyscy będą patrzeć jak ja parkuję jak trendowaty. Przy ławce jakoś. Czekaj. Jak tutaj to wygląda? Aha, dobra, koło golfa mogę sobie ładnie stanąć. Dobra, uwaga. Pik, 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 pik. O! Powoli, powoli. Żeby golf miał też miejsce, aby otworzyć drzwi. Okej. No i pięknie, ręczny. Dobra. Zobaczmy tutaj ekipkę, która się zebrała. Dron. Cyk. Czekajcie, poprawię tylko kamerkę. O. I proszę bardzo. O! Dron mi spadł, kurde. Baterie się skończyły. Wyjdź z tego jeszcze raz. Dobra. Jeszcze raz. Dron. Okej. I proszę bardzo, jaka ekipka. Miałem wziąć taki samochód bardziej... O, właśnie tutaj osoba wzięła sobie, kto to jest? To. Ozar wziął sobie fajne autko, bo wziął sobie taką Golfinę, nie? To jest takie auto, które możecie spotkać normalnie na drogach. A ja wziąłem taką BMW-kę, jedną, jeszcze tą GTR-kę. Nie, to bez sensu trochę. O, a tutaj też ktoś wziął sobie Audi RS5 chyba? Ty, jakie felgi fajne dopasował. Podoba mi się. Ktoś sobie wziął Bentleya chyba, Bentayga, nie? Subaru BRZ. Tutaj też BMW, to nie jest chyba GTR. To nie jest ta... Ale też jakaś z bodykitem i tak dalej, nie? Następnym razem jak będziemy robić takie rzeczy, to sobie weźmiemy raczej takie samochody standardowe, nie? Takie, które nie będą się za bardzo wyróżniały wśród samochodów ruchu ulicznego. No, Mustang można powiedzieć, że jest bardzo często spotykany, ale akurat wersja Super Snake
GT500? Nie bardzo. Chyba nie bardzo. I tu mamy jeszcze zrobiony przez Shelby'ego, nie? I tu mamy Mazdę RX-7 zrobioną na malowanie Tokyo Drift. No i raczej Lotus Carton. Też nie jest często spotykaną furą. Ale już taka na przykład Audica RS3. Pięciodrzwiowa. Zdecydowanie tak, trochę poglebiona. Bardzo ładnie, nie? Ja trochę przesadziłem faktycznie z tym GTR-em. Mogłem wziąć coś takiego bardziej stonowanego, nie? No, ale to tak. Podoba mi się ten samochód, chciałem mi trochę też powszaleć. A naprawdę tym samochodem poszaleć sobie można. Bardzo fajne autko. Dzięki chłopaki, naprawdę super się zachowaliście. Dzięki, że byliście na tym na tym zluciku. Jazda zgodnie z przepisami. Tym razem ja jechałem na kierownicy. Chyba ktoś z was też ma tutaj kierownicę. Jedna osoba pisała mi na czacie, że ma kierkę. Także bardzo, bardzo, bardzo fajnie. W sumie warto by było obejrzeć. Nie czytam komentarzy, tylko się bawię. Zapomniałem totalnie, wciągnąłem się całkowicie w tą jazdę. No. Całkowicie się jakby wczułem w jazdę samochodem i totalnie wyleciało mi z głowy, że ja streama mam. Sorki tutaj ludzie, no ale kurde, jeździło się naprawdę kapitalnie, nie?